Dzisiejsze witajcie w Green Canoe, nie mówię sama, a w towarzystwie mojego przyjaciela, psa, o którego pytacie już od tylu lat, Hrabiego. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony jemu i poopowiadam w nim, jak ta nasza przyjaźń wygląda i na co trzeba zwrócić uwagę, decydując się na takiego dużego psa w domu. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Ulala! Ulala! No sense, you're not that pretty and your hair's a mess, but I like you. Yeah, I like you. Whenever you're around, I just lose track and feel like popping bubble wrap, 'cause I like you. Yeah, I like you. Hrabia pojawił się w naszym domu 8 lat temu i na początku to była maleńka, puchata kuleczka, którą się wszyscy zachwycali i trudno było naszej dalszej rodzinie zrozumieć, że ta malutka puchata kuleczka będzie kiedyś ogromnym psem. No ale to się bardzo szybko, słuchajcie, stało, bo właśnie psy takie molosowate, czyli duże, one dość szybko rosną i już właściwie drugiego roku są takimi, no widać, że to jest szczeniak, ale że to będzie naprawdę taki rodny osobnik. Hrabia urósł bardzo szybko. Bardzo szybko też zyskał no, wasze zainteresowanie i też chyba najwięcej pytań, jeśli chodzi o Green Canoe, o bloga, o taką strefę prywatną, no to ja dostaję odnośnie naszego psa. I dziś postanowiłam, że właśnie bohaterem odcinka będzie Hrabuś, a ja poopowiadam wam trochę w ogóle, na co trzeba się nastawić, decydując się na takiego dużego psa w domu, bo myślę, że to jest inny rodzaj przyjaźni i też troszeczkę trudniejsza miłość niż z takimi mniejszymi pieskami. Duże psy, słuchajcie, takie naprawdę, no tak jak tutaj mój cielaczek, jak ja to na niego mówię, to są psy, które potrafią nam, no z racji nawet swoich gabarytów, tak o tobie mówię, zrobić trochę bałaganu i w ogrodzie, i w domu i na pewno wymagają więcej sprzątania jest po nich, wydaje mi się, niż po takich maleńkich rasach, które też na przykład mają krótkie włosy. Z Hrabiego non-stop latem, proszę bardzo, prezentacja. Non-stop z niego lecą włosy, trzeba go wyczesywać właściwie codziennie, dbać o niego, kąpać i myć, bo to jest pies, mimo że on wygląda, słuchajcie, jak taki no, biszkoptowy, ma jakiś taki ładny kolor, to ja mam wrażenie, że to jest taka zmyłka w ogóle chyba naturalna, dlatego że tak naprawdę ten pies jest bardzo brudny i widać to na przykład bardzo na naszej białej podłodze. Wystarczy, że ja ją umyję, przyjdzie Hrabia, położy się właśnie tak jak w tej chwili i dosłownie po 10 minutach ta podłoga jest brudna. Dlatego, że ten koleżka w sierści, po pierwsze ma mnóstwo piachu, po drugie ta sierść jest cała właśnie ubrudzona w tym piasku, no i to wszystko jest przenoszone do naszego domu. Warto o tym pamiętać, jeżeli będziecie decydowali się na rasę właśnie z psów dużych, która ma długie włosie, bo w tych włosach pies przyniesie wszystko. Począwszy od piasku, poprzez błoto, poprzez padlinę, w której się wytarza, bo tak, ja chcę wam też o takich akcjach opowiedzieć. Psy, które gdzieś sobie właśnie luźno biegają na spacerach, wyszukują tylko właśnie no, takich niemiłych rzeczy dla nas, dla ludzi w lesie. Dla nich to są chyba jakieś, nie wiem, aromaty i potrafią się w tych aromatach całe wytarzać. O ile to jest latem się dzieje, to jeszcze nie ma problemu, dlatego że my jesteśmy w stanie szlauchem kawalera umyć. No gorzej bywa, jak to jest jesień i już jest zimno na przykład. Bo wtedy taka kąpiel jest dość utrudniona. Kupując, czy też przyjmując do domu dużego psa, też się musicie liczyć z większymi kosztami utrzymania po prostu takiego zwierzęcia, bo one po prostu, no mówiąc wprost, dużo jedzą. I też czy to będzie karma, czy zdecydujecie się na takie żywienie domowe, bo też wiem, że sporo ludzi gotuje po prostu, tak jak dla siebie, to też gotują zwierzakom, to i tak na pewno będą to dużo, dużo większe koszty, w porównaniu właśnie do ras małych, nie mówiąc już o takich malutkich pieskach typu York na przykład. Duże psy to dużo miłości oczywiście, aczkolwiek one sobie nie zdają sprawy z tego, jakie mają gabaryty i ja na przykład jeszcze teraz już Hrabia się nauczył, ale na samym początku, słuchajcie, jak był jeszcze szczeniakiem, miał tak powiedzmy dwa lata, półtora roku, to jeszcze nie był taki no dorosły pies, potrafił się rozpędzić w salonie i wskakiwać mi na kolana właśnie do mamusi, tylko no Hrabia ma łapy jakie ma i ma pazury ogromne i bywało, że mi wręcz rozdzierał po prostu skórę na udach.
Więc z tym też musicie się liczyć, właśnie decydując się na duże psy, że to są takie trochę słonie w składzie porcelany czasami. To, co na pewno warto też wiedzieć, jeżeli chcielibyście, nie wiem, mieć dużego psa w domu, to to, że straty dokonywane przez takie psiaki to są naprawdę duże straty, bo jeśli trafi Wam się osobnik taki właśnie jak hrabia, który na przykład boi się wystrzałów, huków, burzy, no wiadomo, jak się mieszka na wsi, to jest raczej naturalne, że takie zjawiska przyrody są. Hrabia sam próbuje sobie otwierać drzwi wtedy, nawet jak nas nie ma, i pokazywałam kiedyś na stronie, najprawdopodobniej teraz już to oglądacie, nasze wejściowe drzwi do domu, co on z nimi w ogóle zrobił, jak one wyglądały. Udało mi się te drzwi odrestaurować. Wyszło właściwie na lepiej, tak? Bo one w tej chwili dużo lepiej wyglądają. Ale te drzwi też już są troszeczkę właśnie obdrapane, bo oczywiście hrabia się kolejnych burz przestraszył. Więc słuchajcie, duży pies w domu to są duże straty i teraz od naszej psychiki zależy. Bo jeśli chcemy mieć taki bardzo zadbany dom, tak, taki ciągle wysprzątany właśnie, gdzie się nic nie dzieje i właśnie nie ma żadnych zniszczeń, to myślę, że tego typu pies raczej się w takim domu nie sprawdzi. Jeśli zaś chcemy mieć mnóstwo miłości, dużo niespodzianek, dużo czułości właśnie takiej i wyrazów miłości właśnie od psiaka i nie przeszkadza nam to, że właśnie czasami od czasu do czasu jest, no mówiąc wprost, bałagan, to myślę, że taki pies właśnie będzie wtedy do nas pasował. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle mieć innego psa niż tego. Chyba każdy właściciel swojego czworonoga tak mówi. Ale rzeczywiście hrabia jest bardzo wdzięcznym zwierzęciem, bardzo dobrym zwierzęciem i okazującym nam swoje uczucia. Cieszę się w ogóle, że tak Wam również się spodobał. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek, który jest tylko jemu dedykowany, przypadnie Wam do gustu. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie w ogóle psów dużej rasy, problemów, jakie też są, bo też jakby te psy są obarczone innymi chorobami, tak, niż małe rasy, to po prostu zadawajcie je pod tym filmem, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Nasz pies co prawda nie miał problemu z tylnymi łapami, nie miał dysplazji, ani problemów z kośćmi, bo to też jest no, takie charakterystyczne dla tych dużych ras, ale myślę, że to też dlatego jest, że go nie przejada i to jest raczej szczupły kawaler. Biega z moim mężem, biega po 10 km, przepływa jezioro w to i we w te właśnie również z Pawłem, także to jest taki pies sportowiec i my rzeczywiście bardzo staramy się dbać, żeby no, trzymał też tą kondycję. Właśnie patrzę na swoją dłoń, nie wiem, czy będzie teraz widać, może tu pokażę. A propos czystości, ten piękny właśnie ciasteczkowy potwór ma coś takiego na sobie i właśnie wciera to wszystko w nasze deski i, no, i czasami niestety też w meble. Jeżeli Wam nie przeszkadza właśnie to, że trochę więcej brudu przynosi taki osobnik do domu, to ja jak najbardziej polecam w ogóle duże psy do domu. Oczywiście dobrać je trzeba odpowiednio też do mieszkańców, jakie w tym domu są, czy są dzieci. Leonbergery to są akurat psy, które ja uważam bardzo dobrze nadają się właśnie do rodzin z dziećmi, ale wiem, że też z dużych ras jest jeszcze i trochę innych właśnie ras, które też również możecie do takich domów właśnie z dzieciaczkami no po prostu zaprosić do siebie. Wydaje mi się, że chyba wszystko już opowiedziałam Wam o niespodziankach, które mogą Was czekać po zaproszeniu do domu takich dużych zwierzaków. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście w komentarzach pod tym odcinkiem bardzo proszę, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli podobało Wam się nasze wspólne wystąpienie dzisiaj, moje brudne ręce i latająca sierść w powietrzu, Twoja koleżko, to oczywiście poprosimy o łapki w górę, o subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A na dziś chyba będziemy się już żegnać. Do następnego letniego spotkania. Pa, pa! Everything about you makes no sense. You're not that pretty and your hair's a mess. But I like you. Yeah, I like you. Whenever you're around, I just lose track and feel like popping bubble wrap. 'Cause I like you. Yeah,